Kiewiszcza bardzo uroczyście staram się zawsze obchodzić święta patriotyczne 3 maja, 11 listopada, tak samo i dzisiaj święto Wojska Polskiego i oczywiście mamy szwadron kawalerii imienia 3 Pułku Ułanów Śląskich w Biszczy, więc dlatego w mundurach jesteśmy tutaj jako ułani. Byliśmy w kościele podczas uroczystej mszy świętej, którą sprawował ksiądz proboszcz w intencji ojczyzny, również w intencji ułanów, tych, którzy są jeszcze, którzy funkcjonują, ale tych również, którzy już niestety odeszli, tych, którzy są, że tak powiem, na ułańskiej emeryturze. Też staramy się zawsze, co roku, po mszy świętej pójść na cmentarz, tam do rotmistrza, już kapitana Kurowskiego, aby oddać też honor, cześć rotmistrzowi, ponieważ on tutaj jak gdyby był tym prekursorem i założycielem szwadronu kawalerii imienia 3 Pułku Ułanów Śląskich w Biszczy. Także dzięki niemu tutaj mamy Muzeum Militariów w Biszczy. To wszystkie eksponaty, które są tutaj w GOK-u do wglądu dla zainteresowanych osób są właśnie dzięki panu Kurowskiemu, więc należy mu się szacunek. I, no, przecież był też uczestnikiem bitew, walczył o wolną Polskę, także również oprócz tej całej ceremonii świętowania Dnia Wojska Polskiego również należy się przejść i chociaż ten honor, prawda, uroczyście rotmistrzowi oddać. To będzie druga część jeszcze nad zalewem tutaj Biszcze Żary, druga część świętowania, oprócz tej właśnie mszy świętej i tego przejścia na cmentarz. Teraz w obecnej jak gdyby odsłonie może już po reaktywacji szwadronu funkcjonuje kilka lat, no wcześniej myślę, że kilkanaście funkcjonował, ale to wtedy byli ułani na koniach. To wiadomo, no wtedy to faktycznie było tak, można powiedzieć, tak jak rzeczywiście kawaleria z czasów wojny funkcjonowała. No później była przerwa, no niestety pan Kurowski zmarł, ale dzięki tutaj zaangażowaniu i tych, którzy poczuli jeszcze jak gdyby tego ducha kawalerii, ducha ułańskiego, no reaktywowali, udało się to odtworzyć i dzisiaj no, koni nie mamy niestety na razie, może kiedyś z czasem uda się jeszcze to wszystko odbudować, że ułani w Biszczy będą jeździć konno. W szwadronie jestem już prawie od 50 lat. Szwadron został założony przez Antoniego Kurowskiego w roku 1972, 12 maja. I od tamtej, po przyjściu z wojska, po prostu od tamtej chwili uczestniczę w tym szwadronie. Kontynuujemy wszystkie święta, jakby uroczystości związane ze świętami różnymi i po prostu kościelne, a wszystkie takie związane z gminą i nie tylko. W tej chwili jest nas około 20, na początku było nas 60, na terenie gminy po prostu, no i nie tylko, i gmin ościennych, nie, to jeździliśmy konno, nie. Jak wiadomo, to w tamtej chwili to u każdego był koń i każdy po prostu no, jeździł na swoim koniu, nie, także tego. I znaczy fundusze pozyskiwaliśmy z zabaw i po prostu, no, takżeśmy to wszystko, tak samo do tej pory to wszystko jest. W tej chwili nas pomagają samorządy i prywatni, także wymieniliśmy mundury. Przekazane miałem dowództwo od Antoniego w 2005 roku. Po prostu on przekazał ze względu na swój wiek już po prostu i dalej to kontynuujemy i rozwijamy jakby te swoje szeregi i tak dalej.